Towarzysze i towarzyszki, drodzy widzowie kanału Odrodzenie Komunizmu, dzisiejszy film ma charakter wyjątkowy, gdyż chcę ogłosić ważne zmiany. Zmiany, które zapowiedziałem na 28 lutego, wprowadzam już jutro. A do podjęcia tej decyzji skłoniła mnie dzisiejsza rozmowa z moim szefem i może tutaj kilka słów wprowadzenia w ogóle co do mojej sytuacji zawodowej. Więc w grudniu rozmawiałem z dyrektorem mojej firmy, który to obiecał mi, że przejdę na pół etatu 1 lutego. Następnie zostałem olany i tutaj przeniesiono tą datę na 28 lutego. A dzisiaj ten szef wezwał mnie na dywanik i tutaj właśnie strzelił gadkę Michel, ona bezłędy tła, ona w Remu bezłędy tła. Musisz tutaj zostać jeszcze z nami przynajmniej do 14 marca, a pewnie jeszcze dłużej. I ponieważ jestem w sytuacji, że tutaj chcę dalej pracować w tej chłodni, ale na pół etatu, więc właściwie moja. Moja pozycja negocjacyjna jest dość słaba, no to oni wykorzystują to, że jestem nikim. No i tutaj, właśnie w ramach takiej y, tradycyjnej pogardy dla pracownika fizycznego, no w ogóle się nie liczą z moim zdaniem, w ogóle się nie liczą z tym, że ja już mam jakieś plany i po prostu przenoszą mnie jak jakiegoś. Pionka. Yy, więc no, dlaczego tak się dzieje? No, ma to związek z taką zachłannością towarzysza Michała. Towarzysza Michała, który w ostatnich latach w ramach robienia nadgodzin, to znaczy kiedy zrozumiałem, jak tutaj ta firma funkcjonuje, a więc zrozumiałem, że podwyżka jest tutaj czymś właściwie niemożliwym, chyba że ktoś chce zostać szefem. Ja szefem zostać nie chcę, mimo że już tutaj właściwie wszystkie, wszystkie kompetencje do bycia szefem, mam spełnione, no ale ponieważ ponieważ no jakby w moim kodeksie honorowym reprezentowanie interesów burżuazji żeby tutaj gnieść robotników no nie mieści się to w moim po prostu, w moim kodeksie moralnym, no to pozostaje mi robienie nadgodzin no i kiedy zrozumiałem, że nadgodziny tutaj bardzo łatwo robić w sytuacji kiedy człowiek jest cały czas do czegoś potrzebny, a żeby być cały czas do czegoś potrzebny to trzeba nauczyć się Wszystkich potrzebnych rzeczy, więc w, re, w mojej recepcji znam wszystkie tak zwane dosie. A więc, każdy klient, który ma troszkę inny towar, no to ja to wszystko znam. Każdy z tych towarów jestem w stanie w każdej chwili rozładować, skontrolować i tak dalej, i tak dalej. No, poza tym jeszcze robiłem nadgodziny na tak zwanym preparacjon, ekspedicjon. Yy, tak, więc, że, kiedy, kiedy byłem zmotywowany, kiedy, kiedy miałem siłę, kiedy, no to, no to, bardzo, bardzo dużo w tej chłodni pracowałem. No teraz już nie jestem zmotywowany. teraz już mam zupełnie inne plany, dlatego myślę o tym, żeby pracować jak najmniej i ponieważ w tej firmie zawsze panuje taka zasada, żeby no, no nie pozwolić nikomu na podwyżkę, że, że jeśli komuś da się podwyżkę, to on zaraz to wszystkim wypepla i wszyscy inni też będą chcieli podwyżkę, więc tutaj podwyżek ludziom się nie daje. i ogólnie strategia jest taka, no, że zatrudnia się ludzi raczej no, takich, którzy, którzy nie będą się domagać podwyżek, a więc jest tutaj no, no, raczej to nie jest elita elita Francji, która tutaj pracuje więc pracują różni migranci którzy są zadowoleni z faktu, że w ogóle jakąś pracę mają, ewentualnie pracują tutaj jacyś ludzie z marginesu społecznego no, ludzie jacyś kryminaliści, inni tacy, którzy no, po wielu tutaj, no, po jakimś takim trudnym, trudnym wieku dorastania jak Jakieś przygody, czy to z biznesem narkotykowym, czy to z więzieniem, w końcu się odnaleźli. Znaleźli robotę w chłodni. Więc, więc no, o ile do tych robót takich czysto fizycznych, jak tam yy, no, rozładowywanie ciężarówki, czy, czy robienie tego preparation do komont, no to właściwie yy, takie kompetencje całkowicie wystarczą. No to akurat ta fucha, którą od jakiegoś czasu wykonuje towarzysz Michał, właściwie, no ja to wykonuję od ponad, od ponad 4 lat, no to to, to jest już fucha. Yy, wymagająca jakiegoś tam skupienia, odpowiedzialności i doświadczenia i moja robota nie jest jakaś mega skomplikowana, no człowiek ogarnięty jest to w stanie ogarnąć w ciągu kilku dni, no bo tu ogólnie chodzi o to, że kiedy przyjeżdża ciężarówka, no to ja muszę porównać trzy rzeczy, muszę porównać papiery, które przynosi mi kierowca, muszę porównać papiery, które tutaj my pochodzą z naszego komputera, a więc towar na jaki czekamy, no i w końcu zobaczyć, czy te Papiery zgadzają się z towarem, który, który otrzymałem, i to wszystko. A więc właściwie no zobaczyć, że tutaj kierowca mi mówi, że będzie towar A. Ja czekam na towar A. Kiedy towar A przyjeżdża, no to przyklejam naklejkę. Zaakceptowane i okej. Okay. No, ponieważ jednak, kiedy jednak trafiają się różne problemy, a więc czasami, no, tak jak w naszej firmie jest mnóstwo ludzi niekompetentnych, tak i w firmach, innych firmach logistycznych też pracują ludzie niekompetentni i tutaj właściwie jest błąd na błędzie, więc, więc, no, jakby, no, ta moja robota w skrócie polega na tym, że ja muszę weryfikować towar i kiedy, kiedy pojawiają się błędy, no to ja te błędy Wychwytuje. Więc to jest ta, jakaś taki wielki atut towarzysza Michała, że towarzysz Michał w tej robocie nie popełnia błędów. I drugi atut towarzysza Michała jest taki, że jestem leniwy, a więc szukam każdej możliwej wymówki, żeby nie pracować. I jedną z takich wymówek jest po prostu to, że kiedy widzę, że paleta jest czy to y, słabej jakości drewno, że tam połamane czy coś, czy też paczki jakieś takie y, właśnie są y, wygięte, że paleta zaraz się może przez to przewrócić, no to ja się tutaj nie bawię w jakieś, w jakieś tam no w jakieś długie negocjacje, tylko po prostu mówię do kierowcy, czy ty, czy ty zrobisz tą paletę na nowo czy ty referdy palet no jeśli on, jeśli on powie tak, no to daję mu paletę on to musi zrobić i wtedy wszystko jest ok. jeśli mówi nie, no to biorę stempel, palet refuse i bonjourne, i to tyle no więc, więc facet musi spieprzać dzięki temu te palety, które ja, dzięki mnie są zaakceptowane i trafiają do chłodni no to to są palety solidne inni akceptują wszystko i tam akceptują wszystko, później taka paleta się gdzieś wywróci cały towar będzie zniszczony i, i straszne duże straty finansowe, no jedna taka paleta to potrafi i kosztować kilka tysięcy euro. No. A jeden taki, jedna taka ciężarówka, no to tam, jeśli jest 33 palety w ciężarówce, <laughs> no to czasami to są naprawdę duże pieniądze. No więc akurat posiadanie takiego gościa, który to ogarnia, no. No, oni wolą tutaj zastępować kogoś byle jakimś takim pracownikiem, no, no nieprzygotowanym, no, nieprzygotowanym intelektualnie do wykonywania tej roboty, który przez to, że jest nieprzygotowany, może narazić firmę na ogromne straty finansowe, ale oni wolą ponieść ogromne straty finansowe w wyniku błędu pracownika, niż dać towarzyszowi Michałowi podwyżkę. Yy, więc taka to jest sytuacja. No w każdym razie, no tak jak ja właśnie zapowiedziałem, tą podwyżkę, znaczy przejście na pół etatu 28 lutego, no to to nie nastąpi. No, i, i, a równocześnie wiem, że, że, że z podejmowaniem takich ważnych decyzji to trzeba pójść, kuć żelazo póki gorące. No, ja jeśli się powie A, trzeba szybko powiedzieć B, bo jak nie, to człowiek się rozli, rozmyśli, zapomni. I no ja to na swoim przykładzie przeżywałem 10 lat temu. No. Pamiętam, że kiedy w 2010 zostałem skazany, no to już wtedy podjąłem decyzję o emigracji, i a na tę emigrację udałem się dopiero półtora roku później, więc bardzo długo, to takie się zbierałem do tej, do tej, do tej emigracji. I dopiero mu moja mama musiała zostać wicemarszalkinią Sejmu, żeby ja w końcu powiedział, koniec, dosyć, opuszczam ten, ten kraj. Więc trzeba dostać takiego kopa. No i. I, I kiedy powiedziałem, że, że pora zmienić zawód, to znaczy zmienić zawód, no pora tutaj zacząć się specjalizować w tych kwestiach językowych, no bo tutaj no po pierwsze nauczanie języka francuskiego to jest kasa, po drugie możliwość tłumaczenia między kilkoma językami to jest jeszcze większa kasa. Więc no jest perspektywa na pracę lżejszą i lepiej płatną. Nic tylko wspiąć poślady i, i się zacząć jakby w tym kierunku kształcić. No niestety, no żeby, żeby w tym kierunku się kształcić, to trzeba, trzeba mieć czas. I ten czas chcę mieć, i dlatego właśnie jest to przejście na pół etatu. No ale dopóki, ponieważ nie wiem kiedy dokładnie taka decyzja w końcu łaskawie tę pół etatu mi dadzą, no to już dzisiaj muszę podjąć radykalną decyzję. No i jakaś taka miesięcznica, a więc dokładnie miesiąc temu wystąpiłem z PPR-u, jest dobrą okazją, żeby dzisiaj no, zakończyć tą działalność, którą prowadzę obecnie. Yy, bo to jest działalność, która mnie dość mocno obciąża, obciąża czasowo, i w tym momencie, jakby, no muszę się skupić na innych priorytetach. Więc, tak jak mówiłem, no jeśli chodzi o, o moją działalność polityczną w najbliższych tygodniach czy nawet miesiącach to gwarantuję Wam jeden stream tygodniowo na kanale Odrodzenie Komunizmu i jeden stream tygodniowo na kanale czy stream. Znaczy może nie zawsze ten na Rebirth to będą streamy, no, ale jeden materiał na Rebirth of, of Komunizm. Właśnie tak. czy, w tym, czy w ten weekend będzie coś na Rebirth tego? Nie wiem, no na pewno będzie na Odrodzenie albo w sobotę, albo chyba w niedzielę, w niedzielę wieczorem coś, coś zrobię i od tej pory będą tylko takie materiały, znaczy głównie takie materiały, no oprócz tego będą te prezentacje książek, które. Które robię. Ja zrobiłem sądy pytając, jaką książkę chcecie, żebym zreferował. No, z tego co widziałem, zwyciężył podręcznik ekonomii politycznej, i już jutro, już jutro wcześniej rano, wstanę specjalnie na budzik, zanim jeszcze synek się nie obudzi. Wstanę tylko po to, żeby w języku francuskim czytać podręcznik ekonomii politycznej, bo tam tutaj pojawiły się jakieś propozycje innych książek. No i bardzo fajnie, że są propozycje innych książek, no ale ja nie czytam tylko po to, żeby czytać. Ja czytam po to, żeby ten francuski opanować, bo ja, bo ja mam problem z ortografią francuską i, i żeby no, każdy, każda osoba, która jest kompetentna wam powie, że żeby nauczyć się ortografii trzeba czytać, trzeba patrzeć, trzeba coś tam jakby ten, więc więc, 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 więc. no ale oczywiście to, to nie będzie jedyna literatura no poza tą literaturą, która ma mi sprawiać przyjemność, czyli po prostu czytanie marksistowskich książek w języku francuskim, no będę musiał Będę musiał zrobić to, czego nienawidzę, czyli, czyli przeanalizować te nudne podręczniki gramatyczne, nudne podręczniki artegraficzne. Nienawidzę tego! Nienawidzę ortografii francuskiej, nienawidzę gramatyki francuskiej, w ogóle nienawidzę tych wszystkich podręczników, po prostu. Zawsze chowałem się przed tym, jak, jak, jak po prostu nie wiem, jak diabeł przed wodą święcono. Tak. Uciekałem przed tym, uciekałem, no ale dzisiaj już nie wypada, dzisiaj, no. если если на ну, если Ja do tego dokładam jakąś motywację polityczną, w tym sensie, że żeby zrobić następny krok, w sensie wejść, jeśli komunista ma wejść do politycznego mainstreamu, no to komunista wymaga czasu. A żeby zdobyć ten czas, trzeba mieć pracę lepiej płatną i mniej obciążającą fizycznie. A więc trzeba myśleć nad tym, żeby mniej pracować w chłodni. A więc trzeba tutaj, a więc trzeba tutaj nauczyć się francuskiego, by być na tyle by te korepetycji udzielać, i w ten sposób, kiedy mam tą motywację polityczną, że to już nie chodzi o to, żeby uczyć się jakiegoś tam pierdół gramatycznych dla samego siebie, ale że to tak naprawdę jest misja polityczna, że dzięki temu, że ja się tych pierdół nauczę, i dzięki temu, że będę mógł udzielać korepetycji w języku francuskim, to dozys zyskam ten czas niezbędny do przygotowania właśnie ważnych tutaj. Spraw politycznych. Więc tak, no jeśli chodzi o moje zainteresowania takie badawcze czy tam intelektualne, mogę to mogę powiedzieć? No, chcę powiedzieć, co nie będzie moim zainteresowaniem. To znaczy dużą część tej mojej aktywności, którą prowadziłem przez ostatnie kilka lat, i to właśnie aktywność dotycząca tych filmów samochodu. To jest. To jest to jest yy, cały czas śledzenie spraw bieżących, a więc to jest po pierwsze śledzenie mediów polskich, tam przeglądanie co się w Polsce dzieje, no, jeśli chcę robić kanał komunistyczny w języku polskim, to muszę wiedzieć co się w Polsce dzieje. No. A więc śledzę media burżuazyjne, jakąś gazetę wyborczą czy jakiś onet, a więc śledzę media lewicowe, właśnie tutaj różne kanały, jakieś portale, jakieś coś tam. A więc, a więc co? A więc oglądam różne, różne. Różne kanały, czy to właśnie podob, o podobnych tutaj profilach politycznych jak mój, czy, czy, czy po prostu kanały jakichś tam polskich działaczy politycznych, czy jakichś tam tych, z których no mnóstwo tego czasu tracę na oglądanie jakichś pierdół. No nie wiem, w ostatnim miesiącu też w ogóle mnóstwo czasu straciłem, nie wiem, oglądałem tych kuców. No bo boże, pożygać się można. No. I, i, tak się na was poświęcam, towarzysze. No ja tutaj właśnie, ja po to tych kuców oglądam, żebyście wy nie musieli, no, więc, no, ale, ale już, 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 nie, nie, ktoś inny przejmie tą pałeczkę, masz tutaj, sztafeta jakby trwa dalej, więc ja w tym momencie abdykuję z tego terytorium i w ogóle abdykuję ze spraw polskich, no. obrażam się, obrażam się, no, tutaj seria, seria politycznych porażek, no, czy może politycznych porażek, no. A porażka to by była wtedy, kiedy udałoby się coś zrobić, a później by się nie udało. W sumie nic się nie udało, więc właściwie seria jakichś takich rozczarowań, jakichś takich zawiedzionych nadziei. Jeszcze, jeszcze fakt, że tutaj zostałem skancelowany w PPR, no wszystko to sprawia, że jakoś no, mam ochotę na kilka przynajmniej miesięcy się tak jakoś odizolować od spraw polskich. No jeśli w Polskę nie walnie jakaś bomba atomowa, czy nie wybuchnie rewolucja, to ja właściwie na to kładę lache, tak jak Lenin położył lachę na sprawy rosyjskie w 1914 roku. No bo tutaj no, sytuacja jest troszkę analogiczna, no tak jak Lenin właśnie załamał się, kiedy większość społeczeństwa rosyjskiego poparła wojnę tak ja także się załamuję w sytuacji kiedy wszystkie media wszystkie partie polityczne łącznie z niektórymi środowiskami tam politycznie niby bliskimi no to one one jak te właśnie jak te owce no, popychają tę natowską propagandę no. Odechciewa się, naprawdę odechciewa się tracić czas na śledzenie y, spraw polskich. Nie, żeby we Francji było lepiej, to, to tutaj nie ma do, nie, ma, nie mam złudzeń, no to jakby ta szuria, ta, ta taka, y, no to, to to jest wszędzie, no. tylko przynajmniej we Francji mam, mam tą motywację, że, jak, że jak, jak śledzę scenę francuską, to przynajmniej czegoś się uczę, no. W Polsce już się niczego nie nauczę, no. Więc więc oficjalnie oficjalnie abdykuje ze spraw polskich i te streamy no raczej nie będą dotyczyć spraw polskich no raczej materiały Raczej materiały, których możecie się spodziewać na tym kanale przez najbliższy czas, to będą takie materiały bardziej, no, takie, no, bardziej uniwersalne. A więc chodzi o to, że to no, pewnie no, oczywiście no, będzie jakieś tam na nawiązanie do spraw bieżących, ale to nie będzie jakaś taka. Yy, tak jak do tej pory, że kto yy, rano ktoś coś powiedział, czy wczoraj ktoś coś powiedział, a ja dzisiaj to komentuję. no To, to na pewno jest koniec. No. Raczej to będzie właśnie no, poruszanie jakichś takich, no, no też duże tutaj, duże nadzieje pokładam w rozmowach, no bo oczywiście no, zamierzam, no nie wiem, no na przykład bardzo jestem zadowolony z ostatniej rozmowy z Konradem Rękasem, bo widziałem jakby fragment tej, znaczy widziałem tą rozmowę z Mateuszem Piskorskim, więc tam jest taki fragment o się to myślałem, aha, dobra. Więc może, może tutaj warto uderzyć w tym kierunku, ale nie miałem pewności, bo obawiałem się, że w innych kierunkach to może będzie ten. A tutaj się okazało, że bardzo, jest bardzo, bardzo ciekawa rozmowa wyszła, więc zamierzam sobie zapraszać takich ciekawych ludzi. Jak macie kogoś na, na oku, kogo byście chcieli polecić, żebym, żebym tutaj właśnie jakąś rozmowę, to, to się zgłaszajcie do mnie. Ja na pewno teraz będę robił, no, będzie mniej materiałów po prostu, mniej materiałów, no mam nadzieję, że materiały lepszej jakości, a więc jakieś takie streamy. Będę robił prezentację tych przeczytanych książek, więc żeby to tak, no, w ramach takiego, no, podpisania listy obecności, że to, to jednak nie jest tak, że towarzysz Michał całkowicie się wycofuje z polityki czy coś. Nie, towarzysz Michał w ramach nauki języka francuskiego zamierza tutaj... Zamierza nadrobić zaległości teoretyczne, bo tutaj no, no, jednak, no jednak pojawiła się konkurencja, pojawiły się osoby, które także czytają teksty marksistowskie, więc tutaj często od czasu do czasu ktoś mi wytknie, a że tutaj coś niepoprawnie powiedziałem, a że tutaj źle zacytowałem, a że tutaj coś pomyliłem, na... Ja, ja nigdy nie, nie twierdziłem, że jestem jakąś osobą nieomylną, czy coś, no więc teraz, no... Mając, mając aspirację bycia osobą nieomylną, bo jeszcze, jeszcze nie jestem osobą nieomylną, załóżmy, no ale mam takie aspiracje, więc mając takie aspiracje, no trzeba, trzeba do tego się przygotować, a więc, a więc no mam... No, to mnie motywuje, no w tym momencie zmierzenie się z takimi marksistowskimi książkami, z którymi miałem się zmierzyć od dawna, a, a, a nie miałem na to nigdy czasu, Nie wiem, tego Althusera to ja chyba od trzech lat mam w, mam w domu i, i, i cały czas tylko się zastanawiam, kiedy ja się za to wezmę. No, tr od trzech lat mam książkę, a jeszcze jest nietknięta, no. I mam mnóstwo ciekawych książek, które albo gdzieś tam kiedyś kupiłem, albo dostałem, albo tam ukradłem od mamy czy kogoś tam, gdzie tam... No, moja mama jak swego czasu była w tym, jak była... Hmm jak była w Sejmie, tam jako wicemarszałek, to mnóstwo fajnych książek dostała, tam dostawała jakieś książki, nie wiem, tam kiedyś przyszedłem i, i, i seryjnie krawnym, moja mama na tym wiedziała, że ona takie książki, bo, więc, więc mnóstwo różnych, mam, mam, naprawdę ciekawe książki do przeczytania, tylko, mm, tylko ten, no, brakuje, brakowało, brakowało czasu, brakowało motywacji. Teraz ta motywacja jest. Więc tak, jeśli chodzi o, o poprzedni filmik, w którym zapowiedziałem, że chętnie wystąpię w debaty, w debatach czy w, 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 na innych kanałach, to jest cały czas aktualne. Więc zgłaszajcie się do towarzysza Michała. Chcecie, żeby towarzysz Michał wystąpił na waszym kanale? To jak najbardziej jestem tym zainteresowany, ale najpierw muszę przejść na pół etatu. Kiedy to nastąpi, nie wiem, no mam nadzieję, że 14 marca, może troszkę później. Jak to nastąpi, to w końcu poinformuję, ale już teraz możecie rezerwować czas, no bo w końcu. Wydaje mi się, wydaje mi się, że warto. Więc yy, równocześnie nagrywam ten filmik. Yy, moja żona mi nie wierzy, ona nie wierzy, że przestanę nagrywać te filmy. Yy, więc no, jest to taki publiczny zakład między mną a moją żoną, więc jakby wszystko. Karty są na, na stole. Wszystko jest, jakby tutaj, Wszystko jest jasne. No. Kiedy, mówię? Kiedy mówię Stop. No to mówię stop i mam nadzieję, towarzysze, że, że, no, że ta wspólna przygoda polegająca na takim długotrwałym oglądaniu tutaj wynurzeń towarzysza Michała z samochodu, no wam się podobała, być może kiedyś, kiedyś, kiedyś do tego wrócę, jeśli właśnie postanowi, jeśli postanowię wrócić do aktywnej działalności politycznej, no bo to jest jakby sprawa, no... Że e, ja zawsze uważam, że działalność polityczna no, ma służyć działalności politycznej, w sensie no, budowania ruchu i, i tak dalej. Więc zapowiedziałem, że najprawdopodobniej e, taki comeback, wielki comeback, rozwraścienie e, towarzysza Michała nastąpi za rok, kiedy będę chciał budować ruch polityczny w związku z wyborami samorządowymi w Warszawie, w których zamierzam wystąpić. No ale. Może ktoś inny się zgłosi, może, może ja się zgłoszę, a nikt mnie nie poprze, więc jeśli się okaże, że sam mam robić kampanię, to mi się nie chce, więc to, to nic na siłę to, jeśli pojawi, jeśli będą chętni, jeśli będą chętni wesprzeć kampanię komunisty na prezydenta Warszawy no to wtedy być może w ramach takiego no, przypomnienia o sobie światu, no to też no, będę musiał zacząć śledzić polskie media i także na bieżąco to komentować. No więc do tej formy takiej aktywności, właśnie jak tu szybko, szybko działać, no bo to jest ważne umieć szybko, szybko się wypowiedzieć. No, ale przez najbliższe miesiące, jak póki co to zawieszam i najprawdopodobniej zawieszam to przynajmniej do końca roku 2022. Więc w tym momencie będą właśnie inne materiały, dłuższe, bardziej, bardziej no, mam nadzieję, merytorycznie jakoś takie coś wnoszące no ale też pewnie mniej popularne, no bo kogo tam interesuje półtora godzinna rozmowa między mną a jakimś marksistą, albo kogo interesuje mój referat na temat marksistowskiej książki, no to to pewnie będzie dla jakichś tam, dla, dla elit, no dla najlepszych, dla najlepszych no a wszyscy ci, to, to, którzy na tym kanale szukali taniej sensacji, no zawiodą się, no bo, bo, bo zawsze mieli jakąś taką gwarancję, no towarzysz Michał to jest gwarancja, gwarancja no rozrywki, no, znaczy rozrywki w tym sensie, no że że, że tak myślę, że, 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 że rzeczy, które mówię, są już są śmieszne, ale śmieszne, że ja się z kogoś śmieję i te, te, te żarty was też śmieszą, a nie dokładnie... Choć pewnie. Już dobra, już nawet nie chcę, nie, nie chcę kontynuować tego zdania. No jeszcze zobaczyłem, że, że tutaj pojawiła się zaczepka dzisiaj ze strony tego Relindela i w normalnej sytuacji ja właśnie powinienem od razu odpowiedzieć, jest zaczepka, towarzysz mi odpowiada. No, upiekło się Ralindelowi. No, gdyby on ten film nagrał wczoraj, to bym mu odpowiedział, a nagrał dzisiaj po tej rozmowie, to już mu nie odpowiem. No, zresztą, zresztą nie odpowiem mu ze względu na jedną rzecz, którą on tam powiedział. Mi się zrobiło po prostu tego Ralindela przykro, żal mi, żal mi go. No, bo. No, u Freuda było powiedziane, że większość takich właśnie takiej, taki, takiej rywalizacji między mężczyznami to jest rywalizacja o jakąś taką atencję, atencję kobiet. No. I to nawet jeśli człowiek jest człowiek, jest nawet żonaty, no. żonaty to i tak jakoś no, jest ta rywalizacja jakaś taka pełna testosteronu, że, że tutaj dwóch samców zawsze się może, musi pokłócić albo nawet pobić, bo tutaj właśnie chodzi o tą atencję, no. Kobiet, przyciągnięcie tej uwagi erotycznej kobiet no, no ja się z Ralindelem nie pobiję no bo to to Ralindel dzisiaj powiedział jakby złożył taką deklarację że dla niego no japończycy którzy, którzy no, uprawiają seks z, z tamtymi z lalkami manga to dla niego to jest jakby wszystko jakby normalne no więc no, w tym momencie no, ja jakby spojrzałem na niego zupełnie, zupełnie z innej perspektywy, no po prostu no, no, spojrzałem na niego jako osoby, której jest mi po prostu żal i przykro. Więc Ralindel współczuję ci naprawdę. No. Współczuję ci, no jeśli uważasz, że uprawianie seksu z Lalką Manga jest czymś normalnym, no to ty właściwie już sam siebie podsumowałeś, ja nie muszę.